Mina w ogóle jak Bruce, który zlikował świnki. Czekajcie. Był na czacie. Powiedzmy, że mam słabość do kobiecych stópek. Możesz kupić Tinder Platinum i w ciągu 400 dni go zwrócić. Czy to jakiś mailową problem, czy nie zaleta? Raz, nie dwa, tak robiłem. Kusisz. Zdejmij zatem swoje wierzchnie odzienie aż do samej bielizny, abym miał ułatwiony dostęp do każdego kręgu i nie utłuścił kremem twojego odzienia, dobrze? Tak. Dobra, on ją, on szachowy mentor, mentor podrywał Marię, jak miałeś ile lat? 13. To... Zagrajmy na takiego prostackiego mata. Jak pójdzie królem, to gramy tu. Patrzcie, podstawił matę w jeden. I co? W ogóle ten wod zostanie skasowany, bo zachowuje się patologicznie. Nie chcę, żeby potem latały szoty, jak wciągam ten Inulinę. Raczej w związku z poradami inwestycyjnymi i takie różne rzeczy. Dziękuję wam za Prime. No i po pamiętnym długim streamie TFT poszedłem spać. No i pech chciał, że jednak widownia pooglądała szachowego mentora. I szczerze przygotowałem się do kilku takich dzisiejszych Płynie od niego taki testosteron, że już Ortiz nie musi kuć dupy. Wystarczy, by zlizywał to. Chodzę i mówię, uzupełnię sobie na tej jakże profesjonalnej stronie swój formularz. Podałem ID moje FIDE. Tak, to jestem ja, Bartosz Poland, 1999, rankingi się zgadzają. A, jeszcze raz. It's me. Wrzucam swoje zdjęcie. Wysyłam selfie. No, nie wierzę. This account is linked to... Moi drodzy, reasumując. Jakiś losowy człowiek na świecie założył konto FIDE Arena i ukradł mi moją tożsamość na oficjalnej stronie międzynarodowej FIDE i autentycznie on może za mnie zrobić tytuł. Nie wiem, jak zdobył moje selfie z dowodem osobistym, ale wydaje mi się, że nawet nie wysłał go, po prostu przeszła samoistnie weryfikacja. I aktualnie nie mogę nawet pograć pod nazwiskiem... Ama, że jechałem silnikiem na telefonie, słuchawka w uchu, wirtualna maszyna czy inny korek analny. Nic tylko czekać, aż Atomowy z Bartoszem coś wymyślą. Raczej nic nie wymyślą, bo niby skąd? Nie znasz ich. Sztuczna inteligencja już potrafi tworzyć filmy na podstawie wprowadzonych danych. Jeszcze dorysują mi telefon w odbiciu od okularów i będzie znowu mentor oszukuje na live.